jest. Panie, dajże mi pan powiedzieć. Nie dam panu powiedzieć. Ja jestem tu gospodarzem, a co mi to obchodzi, że pan jest gospodarzem? Jestem gościem, mogę sobie powiedzieć coś, nie? Nie, proszę mnie nie przerywać. Nie, ja panu nie przerywałem. To byłoby chamskie, tak, przepraszam. Rurku, czemu ten stolik taki? Dobra. Bo go nie widać. Jedziemy. Jesteś? I want to believe, czyli rozmowy niekontrolowane. Naszym i Państwa gościem jest dzisiaj Jacek Panek, prezes TMZZ-u, znany jurnalista, prawda? Prezes wszystkich prezesów, wielki przedsiębiorca, hodowca kus. I owiec. I owiec. Pszczoły bardziej, pszczoły. Przewodnik. Dzień dobry, witam wszystkich. Witam was bardzo. Tam jest kamera. Żeby wymienić jego wszystkie funkcje, to byśmy godzinę musieli wymieniać. No. Możecie powiedzieć normalnie. Czy jest dobry czas? Jacek także może dobry człowiek, nie? Patriota zawierciański. Panie Pawle, kochany. Pięknie powiedziane. Na początku trzeba się przypodobać. A rozumiem. A później rost. Już się boję. Jacku, znany jesteś jako zawierciańska organizacyjna harpia. Przejmujesz po kolei wszystkie organizacje. TMZZ przejąłeś ze zwykłego członka nagle prezes. Później później Jurajska Organizacja Turystyczna, przejęta w sposób brutalny z rąk Andrzeja Szafrugi. Za dużo filmów animowanych. Ostatnie przejęcie, zostałeś prezesem PSL-u Zawierciańskiego. Jak to jest, że tobie się to wszystko udaje? Musisz poczekać, aż napiszę swoją książkę, wtedy będziesz mógł o tym przeczytać. No ale podziel się z naszymi widzami. Jak ty możesz żyć z takim krwawym śladem, który ciągnie się za tobą? Ile osób poległo przez twoją chorą ambicję polityczną? Nie wiem. Nie wiem, co to ambicja ma. Pierwszy raz nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, co to ambicja ma do rzeczy. Sytuacja jest prosta. No. To były organizacje, które albo nie rokowały, albo miały duże zadłużenie. Nie było na nich chętnych. No i ja, Jacek Panek. Dlaczego by nie? Ja zawsze chcę coś uratować. PSL też ratujesz. Oczywiście. Ale PSL nie było chętnych na PSL w Zawierciu? Może i byli, ale wybrano mnie. Ale ty byłeś najlepszy. Nie wiem, czy byłem najlepszy. Na pewno są lepsi, ale akurat ja miałem więcej głosów. PSL, to tak, uratowałeś, mówisz, że TMZZ był bardzo zadłużony. Nie wnikajmy, kojarzymy sprawę. A nie wiem, dlaczego wszyscy mnie pytają zawsze o TMZZ. To było prawie 10 lat do tyłu. No ja wiem. Wszyscy mi o te miliony ja pytają. Ja tylko chciałem A ty nie pytasz, okej, dobra. Ja cię tylko chciałem zapytać, jaki jest końcowy efekt, no bo już masz 1-0 za sprawę na borowym polu teraz. Teraz drugi ten. Wyszedłeś z długu? TMZZ. 7 milionów, które przejąłem po poprzednikach, zostały mi jeszcze 2. 5 milionów spłaciłeś? I want to believe. 5 milionów Jacek znalazł. Następna amerykański inwestor się zgłosił. No odpracował chłopina w 5 lat, 5 milionów, ciężkie, czyli milion, codziennie milion rocznie. Jaskinia, to były ciężkie prace. Milion rocznie, Paweł. To były ciężkie prace. Ciężka praca. Ciężka praca polowa. Myślę, że Jacek mógłby uczyć jednego prezesa oddłużenia spółek. Ale spodziewasz się takiego pytania, bo czyli masz 7-letnią historię walki z systemem, tak? Dlaczego walki z systemem? Z prezydentami. A, z prezydentami. Ja wszystkich prezydentów bardzo lubię. Walczyłeś z prezydentem Machem, tak jak ja. Walczyłeś z prezydentem Grimem, teraz walczysz z prezydentem Konarskim. Po pierwsze, należy się sprostowanie. Z prezydentem Machem nie walczyłem. Po drugie, z prezydentem Grimem walczyłem, ale się przeprosiliśmy. Po trzecie, to jest moja praca społeczna. Ja to realizuję jako społecznik. Jeżeli uważam, że bądź dochodzą do mnie sygnały, że coś jest nie tak, no to warto się zapytać, warto zainterweniować. Jeżeli mówimy o inwestycji w instalacje do produkcji paliw RDF-u, czy wymienioną tutaj choćby firmę Fortum, to było wiele niejasności. Zwróciłem tylko na to uwagę, czy to jest walka z prezydentem. Myślę, że nie. Może jakaś z systemem potyczka drobna. Ja bym tego tak nie dopatrywał. Nie, a nie masz naprawdę powodów, żeby panu prezydentowi tutaj i tutaj szczypnąć go troszeczkę, no bo... Nie. Ja mogę wymienić 2 powody. 2 razy TMZZ, no, nie mam poproszony o opuszczenie swojego biura.
I tutaj pan prezydent Łukasz Konarski wyprowadza pana Panka na ring i mówi chodź, chodź, chodź. Pierwsza runda pył, schodzi, wygra na Panek. Druga ile razy runda, prezydent pył, Konarski chciał cię wyrzucić z aktualnej siedziby TMZZ-u w Moku? No chyba dwa. Dwa razy. Nie udało mu się na razie? No nie udało mu się. A dlaczego? Bo może... Twarda sztuka z ciebie. Powiedziałeś, że dobrowolnie nie wyjdziesz. No ale dlaczego ja mam wychodzić z Moku? No a masz prawo do siedzenia w Moku? A Mok ma prawo do siedzenia w TMZZ-cie? Dobre postawione pytanie. No. TMZZ jest właścicielem Moku? Nie, ale że absolutnie nie. Natomiast w historii Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej był taki epizod, gdzie to towarzystwo budowało Miejski Ośrodek Kultury i w zamian za to, że pozyskiwało pieniądze, zrealizowało projekt inwestycyjny, towarzystwo otrzymało w budynku biura. Ale to się równa z obietnicą dożywotniego korzystania z lokalu. I tak też ówcześni radni wyrazili na to zgodę i tak zostało. Przeżyło to wszystkich prezydentów. Pierwsze próby usunięcia Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej z obecnej siedziby podjął ówczesny prezydent Witold Grimm. One przez całą kadencję nie udało się tego zrealizować. Natomiast no, życzę każdemu prezydentowi powodzenia w realizacji swoich zadań przed nami. Spotkamy się jeszcze raz, nie raz na ringu. Możemy się spotkać w sądzie, tutaj nie ma żadnego problemu. Ale słyszałem, że fakturę dostałeś za niepłacenie. A skąd taka dobra informacja? No, takie doszły mnie z urzędu, tutaj nie wypuszczam takich newsów. Że MOK wystawił ci grubą fakturę za niepłacenie za czynsz. Dostaliśmy taką ciekawą fakturę, gdzie mamy zapłacić za czynsz z 3 lat do tyłu. No, a czemu kilkanaście. Jak ty siedzisz bezumownie nie już wiem, 30 lat, to jakbyś dostał za 30 lat, to chyba ten. Za 3 lata do tyłu na kilkadziesiąt czy kilkanaście tysięcy złotych. Więc ja jestem dość mocno zdziwiony, że dyrektor Andrzej Danecki podpisał takie dokumenty. Z Łukaszem Konarskim ile się znasz? O, co po więcej, przecież Jacek Panek z Łukaszem Konarskim zakładali Platformę Obywatelską Zawierciu. Nie zakładaliśmy Platformy Obywatelskiej. Jak nie? Łukasz, przyznaj się. Dobra, macie ten punkt. Wyszło na chcielibyśmy uwierzyć, że nie jesteś z nim związany. Piękna zagrywka, panowie. Mistrzostwo świata. Chciałem powiedzieć, że... Chcę od tego odciąć. Nie. Miej honor. Jest historia. Łukasz Konarski miał założoną już tą Platformę Obywatelską, do której ja dołączyłem. Był tam jeszcze Bogusław Piotrowski i z tych znanych nazwisk. Oczywiście żona Łukasza i ja jako taki młodzieżowy chłopak też tam uczęszczałem na te spotkania, ale nas wyrzucono z tej Platformy Obywatelskiej. Ale razem z Łukaszem? Razem z Konarskim, tak, też wyrzucili tak, z Platformy. Tak, dostałem z Warszawy pismo, a chyba podpisane przez Donalda Tuska. Tak. Że sam Donald Tusk. Tak, jakoś tak było. Zostaliśmy wyrzuceni z tej Platformy. Nie wiem, jak Łukasz znowu się znalazł w tej Platformie. No ale co, zbłądziłeś politycznie i odnalazłeś swoją nową drogę PSL-u. Jako zbłądziłem. Jako 18-latek szukałem swojej drogi politycznej, tak? Platforma Obywatelska na tamte czasy była taką nowością i wydawała się najrozsądniejszym ruchem. Natomiast po tym, jak zostałem wyrzucony, to stwierdziłem, że nie będę się wiązał z żadnym ugrupowaniem politycznym, aż właśnie do czasu historii PSL-owskiej, gdzie długo mnie namawiano, prawie 4 lata, i stwierdziłem po zapoznaniu się z historią Polskiego Stronnictwa Ludowego, tak, że to jest moja bajka. Ty jesteś chłopem. Jestem prostym chłopem. Na razie małorolny. To jest, tak, ale to jest typowy przykład. Pasiekę, tak, zobacz. Ale jak wstępowałeś, jeszcze nie miałeś pasieki. Nie miałem. Żywi i broni, bo ma buławę i wielki, twardy klucz powieszony, jak przyjdą obcy, to będzie nas bronił i będzie nas żywił miodem. Żywią i bronią. No PSL-owiec. No, Bóg, honor, ojczyzna, trzy najważniejsze wartości PSL. I want to believe. Możesz nie wierzyć, możesz wierzyć. Tutaj Jezus, skończę. Czy to jest takie nudne, że po prostu wasze... No ja nie mam przed na ten temat. Ciekawe, kto poprowadzi. Byłeś twarzą PSL-u w Zawierciu, nie? Byłeś twarzą PSL-u. A dlaczego byłem? No jesteś twarzą PSL-u w Zawierciu. Przed kampanią powiedziałeś tam, że Zawiercie nie jest czerwone,
Tylko zielone, wchodzi w zielone, tak. Oczywiście. Zielony to jest, no, bardzo piękny wyszło, kolor. Wyszło jak wyszło, prawda? I powiedz mi, bo napisał do ciebie komentarz, na który ty nie odpowiedziałeś niestety. 29.06 napisał do ciebie niejaki mędrzec. Wybory pokazały, jak PSL bardzo jest oderwany od rzeczywistości. Czy to w Polsce, czy u nas w Zawierciu, wynik bliski zeru. Wszystko się może zdarzyć. Jeżeli tuż przed wyborami rozdaje się pieniądze, rząd rozdaje pieniądze, to tak naprawdę kupuje sobie głosy. I nie ma co tu się łudzić. A w samorządowych? W samorządowych jest bardzo podobnie, bo ludzie w samorządach, w wyborach samorządowych głosy są oddawane na tych, na tą partię, która cieszy się w danym momencie największą popularnością. Rządzący kupują sobie głosy, tak? Tak, tak. No, a dostaliśmy pieniądze z tarczy antykryzysowych różnych, 500 plusy. Ile głosów kupił sobie pan Konarski tym pięknym napisem? Wchodzimy w głos. Znowu pana prezydenta Konarskiego, napis Zawiercie za 41 tysięcy. Ja myślę, że on jest bliżej do tych drzwi tam na MOPS-ie, nie? A powiedz mi, a tężnie? A tężnie ile kupi głosów za pomocą tężni? Tężnia? Co to jest w ogóle ta tężnia? Tężnia to mam wyobrażenie z Ciechocinka, jakaś duża instalacja. A ty altankę chcesz porównać do tężni? Znaczy nie, no jest napisane, że to jest tężnia, nie? Altanka tężniowa, tak? Dla czterech osób. Cztery ławki dookoła, siadamy we dwóch, jeszcze z dystansem społecznym. Ciężko, nie, no myślę, że się tam zaciągnąć z inwestycji tych, które tutaj teraz są planowane czy realizowane, ciężko będzie o nowe głosy dla pana Konarskiego. Nie wiem, czy mu tam ten elektorat już nie dopnieje, bo tak jak słychać po mieście, dzisiaj byłem pod urzędem miejskim, kolejka emerytów i oburzeni, że stoją w mrozie na dworze, bo do urzędu wpuszczają tylko po jednej osobie. Jak jedna osoba wyjdzie, to wpuszczają dopiero następną. A pracownicy sobie wchodzą tą i z powrotem, tak? Parking przed urzędem miejskim, gdzie pisze, że jest do jednej godziny tylko postój, pełny cały dzień. No to jak... No ale wiesz, urzędnicy są jak jedna wielka rodzina. Oni a co mnie to interesuje? Ja nie o takie Zawiercie walczę. A o jakie walczę? A ja walczę o Zawiercie Sprawiedliwe. Kurde, skradłeś mi, Paweł, pytanie. No o jakie Zawiercie? Jakie Zawiercie to byłoby idealne? Jakie Zawiercie, Jacek Panek? Jacka Panka. Zawiercie przyjazne i dla swoich mieszkańców, dla rolników. Ale, oczywiście, ale Zawiercie jest rolnicze. Tak? Dlaczego nie jest rolnicze? Proszę przejechać sobie za centrum na obszary Skarżyc, Żerkowic. Pomrożyc. Pomrożyce, pięknie, tak. Znamy tereny Bzów. Tam są tereny rolnicze. Gospodarka idzie pełną parą. Dobrze, dobrze. Dla kogo jeszcze przyjazdę? Zawiercie, jakie to miasto? Oprócz rolników? Tak. Dzisiaj jest Zawiercie sypialnią. Dobrze, niech będzie sypialnią, bo tu się nic nie zmieni. Natomiast chodzi o to, żeby tu jeszcze była strefa związana z relaksem i z tym, żebyśmy po pracy mogli sobie tutaj wypocząć, tak? No jest na strefie Villa Verde, jest spa, możesz wypocząć. Nie, co, no, czego ci brakuje nie, jeszcze? No, jeszcze może będzie tężnia solankowa, wszystko masz na miejscu. A gdzie tam też je w ogóle stawiają? No, na Osirze. Na Osirze, tak. Ale nie mamy hali sportowej. Jurajscy rycerze nie mają gdzie zagrać. I o to byś walczył. A dlaczego by nie? Wybudować nowe centrum kultury. Ale nie ma za co. Widziałeś budżet? Widziałem. Budżet jest najgorszy bida ze wszystkich budżetów, jakie znam. No, bieda z nędzą. No, ale ktoś powiedział mi przez telefon, że budżet jest na miarę prezydenta. Miasto rekreacyjne, nie przemysłowe, twoja wizja Zawiercia. Nie, 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 fila. No. Rekreacja rekreacją, to jest jeden z etapów, natomiast mówimy o mieszkalnictwie, drugi etap, żeby tutaj się budowało, bo jednak tych budynków mieszkalnych jest za mało na potrzeby mieszkańców. Boże, panowie. I oczywiście strefa Jacek, przemysłowa, gospodarcza. Dobre strefa gospodarcza musi się też rozwijać. I gospodarka, dobrze. Ale wiesz, no, masz przedsiębiorstwo. No. I tak, zrównać ziemią ulicę Marszałkowską, wybudować nowe osiedle. No. Już masz swoje głosy. I zasiać pole. Pole facelii. Faceli może być. Nie, oczywiście to Marszałkowska. Facelia to jest taka miododajna roślinka, którą Jacek chce siać, żeby zarabiać pieniążki. I zasieje na Marszałkowskiej, proszę bardzo. Każdy ma jakąś wizję. Masz zamiłowanie do zamków. Przejąłeś kolejny biznes. Znowu jakieś przejmowanie. No, przejąłeś kolejny biznes. Ja prowadzę społecznie działalność, tak? Ale też prowadzę działalność gospodarczą. To jak przejmowanie. Czekaj, startuję w przetargach. Podsumujmy. Masz dom. Podobno. Masz piękną siedzibę jurajską. Masz piękną siedzibę, z której pan Konarski chce cię wyrzucić.
i masz jeszcze zamek. To czego mi brakuje? Fotela prezydenta. Złote dziecko zawierciańskiego biznesu. Widzisz, dlaczego my znamy się od lat, chociaż nie do końca ze sobą współpracujemy? Dlatego, że ty wiesz, co ja sobie o tobie myślę. Dlaczego nie startowałeś na prezydenta zawierciańskiego? Jeszcze jest czas. Daję ci szansę, pamiętaj. No. To kiedy startujesz? Ja myślę, że jak dożyję 50, to wtedy będę startował. Po 50. A ile masz lat? 37. Czyli za 13 lat bójcie się wszyscy. Jacka Panka. Nadchodzi Jacek Panek, a pamiętajcie, że przejął tyle organizacji, że przejął zamek i to nie jest jeszcze jego ostatnie słowo. Ale absolutnie, słuchajcie, mamy tutaj dużo planów w trakcie realizacji, o których niestety wam nie mogę powiedzieć, ale niedługo będziecie słyszeć na pewno o kolejnych przejęciach. Ale zamków, czy... Czy organizacji? Lepiej zadzwoń do naszego prawnika, czy się gdzieś nie kręci. Koło naszych biznesów. Tylko stąd wyjdę, to dzwonię do swojego prawnika. Nie no, Krzysiek, ty możesz być spokojny, ale Paweł, no tak? Powiem ci, że... Może się muszę zastanowić. Szanowni Państwo, jestem pierwszy raz w tym programie. Mam nadzieję, że mnie jeszcze zaproszą, chociaż po tej emisji wydaje mi się, że już... Oglądalność nam spadnie. Oglądalność spadnie. Czterech subskrybentów. Nie będzie chciał w ogóle... Oni nie będą chcieli mnie w ogóle już zaprosić. No, ale spokojnie. Nawet moja mama nie będzie tego oglądać. Moja mama nie będzie oglądać, bo nie ma internetu. Jest wykluczona społecznie w tej sprawie. Dobrze. Na dzisiaj wystarczy. W ogóle wystarczy. To jest ostatni nasz program. Nie nagrywamy więcej, bo to jest bez sensu w ogóle. Kompletnie nieprzygotowani prowadzący. Kompletnie nieprzygotowany gość. Chciałbym to wiedzieć. Wyzyska śmieszności i jeszcze goście wchodzą do studia nagrania. Ale kto był, był gościem naszym na końcu, powiedz? Naszym gościem był Jacek Panek. Może na 3-4. Szanowni Państwo, gościem w tym programie I Want to Believe byłem ja, Jacek Panek, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej. Chłopcy też się dopracują. Dziękujemy. Do usłyszenia. Subskrybujcie nas w kanał, czy jak to się nazywa. I dawajcie lajeczki. Hej, Lasyczku, dawajcie lajeczki. Lajeczki. Co to k***a jest lajeczki? Zajebiste słowunio, ty nie lajeczki, nie rozumiem. Lajeczki chcesz. Co to są lajeczki? Ty powiedziałeś lajeczki w ogóle. No, ale... Ty to powiedziałeś. Ja pierdolę. No, lajki zdrobniale to są lajeczki. Lajeczki. Lajkunie. No dobrze, lajkunie. Jak ja byłem członkiem ten... Wyrzuciliśmy cię. Tak. Za niepłacenie składek. Za niepłacenie składek. Nie martw się, mnie też wyrzucił. Ciebie też wrzuciłem. Wszystkim, ale mnie o tym powiedział. Nie też. No. Poznaj historię Krzysztofa Peronia, wyczytaj sobie na raz Wikipedii. Raz byś się przygotował. No nie ma go na Wikipedii. No to mu słusz, przecież ty jesteś podobno jego głównym PR-owcem i dlatego ciągle przegrywa. I want to believe. No właśnie. I want to believe.